Zmieniłem kolor LED-ów w naszym studiu na kolor zielony, no bo kolor zielony to taki kolor nadziei, szczęścia. Słuchajcie, dzisiaj będziemy dzwonić do Ady. O, już Adę widzimy w tle. Cześć, Ada. No właśnie, Ada to jest córka naszego zawodnika, naszego kolegi, wędkarza Wojtka. Za chwilę, no, opowiedzą nam, co tam u nich słychać, ale może na sam początek powiem wam, o co chodzi. Ada miała wypadek. Miała atak padaczki nad wanną, no i no niestety zapada w śpiączkę. Obudziła się, no i jest z nami, no i pogadamy po prostu o tym, jak pomóc im, bo naprawdę w dobie tych koronawirusów, tego wszystkiego, mimo wszystko pamiętajmy też o takich właśnie ludziach jak Ada. Może zacznijmy od Agnieszki. Agnieszka, powiedz nam, jak to się wydarzyło, no i jak to teraz wygląda? Jeden z pierwszych ataków padaczki nastąpił w łazience nad wanną, kiedy doszło do zatrzymania krążenia, podtopienia, wynikiem czego jest głębokie, rozległe niedotlenienie mózgu. Ada zapadła w śpiączkę, wybudziła się na święta w grudniu i od tamtego momentu mogliśmy rozpocząć walkę o jej powrót do sprawności. Udało się zapewnić Adzie podanie komórek macierzystych, po czym można było rozpocząć turnusy rehabilitacyjne, które w przypadku Ady dają niesamowite efekty. Ada mówi, ma spore deficyty pamięciowe, ale zaczyna samodzielnie chodzić, potrafi się już w tej chwili sama przemieszczać, potrzebna jest wielokierunkowa neurorehabilitacja. Godzinny pobyt w komorze umożliwia 5-godzinną rehabilitację w ciągu dnia. Dzięki takiemu połączeniu komory hiperbarycznej plus turnusu neurorehabilitacyjnego Ada dzisiaj chodzi samodzielnie w górę po schodach. Kolejnym krokiem jest umożliwienie jej chodzenia po tych schodach w dół. No słucham ciebie, ja aż nie wierzę, że Ada ma w śpiączce. Brakuje już naprawdę niewiele. Wojtek, powiedz, jak pomóc? Dalej zbieramy pieniążki. Jest trudno, zwłaszcza, że teraz się czasy troszeczkę nam skomplikowały, ale niestety nie możemy spocząć na laurach i dalej Ada potrzebuje tej rehabilitacji. Będzie przyjmowała kolejne dawki komórek macierzystych. Po pierwszej już dawce, którą przyjęła, od tamtej pory nie miała ani jednego ataku. To jest fascynujące, rewelacyjne. Dzięki temu zdrowie psychiczne i fizyczne nie cofa się. Każda jedna rehabilitacja potrafiła być zniweczona kolejnymi atakami padaczki. No dzisiaj nie mamy. Od 3 miesięcy nie mamy ani jednego ataku. Jest! Hurra! Ada jest szczęśliwsza. No ale no niestety wszystko się opiera o kasę. No faktycznie, Wojtku, z tego co mówisz, brakuje tyci, żeby Ada stanęła na własne nogi. No przypomnę, Ada ma 20 lat, dziewczyna przepiękna. No i faktycznie niewiele brakuje, żeby Ada się usamodzielniła. Wojtku, ja wiem, dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, ale powiedz tak pokrótce, szczegółowo, jak wam pomóc? Kochani, zbieramy na się pomaga pieniążki na komórki macierzyste, tylko i wyłącznie. To jest subkonto utworzone właśnie pod komórki macierzyste. Jest także subkonto utworzone na zrzutka.pl. Stamtąd korzystamy z funduszy właśnie na neurorehabilitację i na komory hiperbaryczne. Jest także wspaniały Władek Team, który nam pomaga. W zeszłym roku robiliśmy imprezę, dużą imprezę na plaży we Władysławowie. A teraz na Morskiej TV zbieramy pieniążki na turnus rehabilitacyjny w Opolu, aby Ada mogła szybciej stanąć na nóżki. No Wojtek zdradził pewien sekret, ponieważ od teraz przez cały kwiecień każda złotóweczka, która ląduje w wirtualnym kuflu na Morskiej TV, będzie przeznaczona dla Ady. Spróbujemy uzbierać 2000 zł, czyli zrobię pasek postępu i te 2000 zł to jest taki tydzień rehabilitacji dla Ady. Może się uzbiera, jeżeli się uzbiera więcej, to spokojna głowa, zrobię drugi pasek postępu. Cały kwiecień jest dla Ady, także jeżeli chcecie wspomóc Adę, link macie na dole, wrzucajcie tam swoje donaty, one polecą w 100% dla Ady. Ja się z wami żegnam, no i do zobaczenia na kolejnym filmiku. Trzymajcie się, cześć!